Cześć, jestem Kuba. Dzisiejszy odcinek ze mną i z moim wspaniałym kolegą Tomkiem Jodłowcem. Cześć, jestem Tomek. Dzisiaj odcinek ze mną. Ja dzisiaj się jacę. Dzisiaj dzień dziadka. Jutro dzień dziadka. Zaczynamy tutaj. Nie no, gdzie nieprzygotowanie z siebie, tu się posprzątać. Nie ma sprzątania, ma być prawda, a nie kłamstwa. Tomku, to jest prawda. Przecież tu jest czysto, o co ci chodzi? Dwóch najbardziej doświadczonych zawodników na obozie. Najlepszy bramkarz ekstraklasy 2015, zdobyty 49-krotny reprezentant Polski. Tomasz Jodłowiec. Najlepszy bramkarz. 5 mistrzostw Polski. 6. Sześć. Puchar Polski. Puchar Polski. Dwa wicemistrzostwa, puchar zdobywców pucharów, nie, puchar Intertoto z dyskobolią Grodzic w 95 jeszcze. Dobra? Dobra, nie żyjemy przyszłością, idziemy do przodu. Ja, laureat złotych butów. Ale z wami to był zaszczyt nagrywać materiał, panowie. Mam nadzieję, że podołamy. Dzisiaj jest dzień dziadka, to wiemy. Bo to będzie tu puszczane, więc dzisiaj jest dzień dziadka. No, tylko z Kubą musisz ale nagrywać. To, no nie wiem, co ci skąd wiesz, czy nie wiesz dziadkiem? No właśnie. Twój młody ile masz? Ale chyba już jest. Ile ma twój młody? Chyba to jest dziadek z całej drużyny. Jak Czarna Pantera dzisiaj. Lew Jaszyn. Z tego czasu. Powiedz, co to jest Lew Jaszyn dla tych, co nie wiedzą. Bramkarz. No wiem. Wspaniały. Z jakiego kraju? Rosji. ZSRR chyba. ZSRR, przepraszam, tak. Dobrze. No jeszcze coś, bo chcemy się przygotować na trening. No, ja będę tylko se patrzył. No się przygotowujcie. Zerknę. No, ile wychodzi przed treningiem zawsze? Zbiórka jest, powiedzmy, za 15, piąta. Tak. To o której byś wyszedł? Za 15, ja już wychodzę, bo idę na kawę jeszcze po drodze. Czyli o której wychodzisz? Ile minut przed treningiem? 15 gdzieś. 15. Zbiórką nawet. Buciki przygotowane. No właśnie szukam, bo w tym bałaganie z Tomkiem to... Rękawice. Mówi mi Fero, że rękawice przyzdają się na dwa mecze. No chyba jemu, no zależy ile jest roboty. Jak chce dobrze ustawić obrońców i nie masz dużo roboty, to przydają się na więcej. Och, okej. Okay. Twoje tak zazwyczaj na ile ci starczały? Na razie, no bardzo długo. No nie, no teraz, ale twoje najlepsze... Z tego czasu tak krótko, ale firma Regio, zawsze mogę na nią liczyć. Pozdrawiam pana Tomka. Tak. Pana Tomka i pan Tomek wyszedł. Wracając z tego dziadka, tak. Jest taki żarcik, nie? Że no. Nie mówimy teraz, że gramy w dziadka, tylko gramy w kółę szmatułę. Co ty mówisz? No. A ty jak to reagujesz? To ja spokojnie. Ty jeszcze przed 40 jesteś, tak samo, jeden, drugi. Oba jesteście przed 40 w tym samym wieku, panowie. Jest 5 lat grania, spokojnie. Dlaczego jesteście razem w pokoju? No tak wyszło. Kto wybrał kogo? Tomek mnie. Ty zawsze byłeś takim młodym przecież, uczyłeś ich tam. Z Karolem Dybowskim, widzisz, poszedł do Termaliki, zaczął grać. Po takim obozie tu ze mną mistrzostwa Polski zdobyliśmy tu po tym pobycie razem, więc myślę, że no, trzeba iść tą samą drogą. No. Rozumiem, rozumiem. A Tomkowi życzysz tego samego? Zdrowia, Termaliki, zdrowia mu życzę. Tomkowi? Jak twoje zdrowie, byku? Jak twoje zdrowie? Lepiej nie pytaj. Ty rok temu byłeś tutaj chyba kontuzjowany delikatnie, co? Tak. Byłeś po kontuzji chyba. Tak, była walka ze zdrowiem. No a teraz wreszcie zdrowiutki. Na razie nie chcę nic mówić, jest wszystko w porządku. Dobrze. Coś ci boli? Zawsze coś boli, nawet młodego. No właśnie. Więcej młodzi spędzają czasu fizjoterapeutów, masażystów niż my z Kubą. No kurde, to się ceni właśnie. Że... Tak. Ale młodych to trzeba zganić. Co zrobić? Tomku, a ty co przygotowałeś dzisiaj? Lanki? Czy... Nowe miksy. Pokaż mi te miksy, bo one wyglądają jak lanki, ale to są jakby... Masz trochę, są to jakieś wkręty, czy nie? Delikatne miksy, wiesz? Czyli to są jakby tak zwane sztole. Twarde boiska są bardzo. No, więc musisz mieć miękkie. Zabieram tylko do ręki, jakby... Można było rozbić na chociaż 5 minut. Rozumiem, rozumiem. Zobaczmy. Nie,
to nie pojechał ucha. Byłem na tym. Chciał kupić. Przypadek, no. Co mu o to robisz? Bo kiedyś w dawnych, odległych czasach został wybity. Ani jednej elki. Raz wybiłeś? Kiedy? No już bardzo dawno jeszcze. Co już tak zostało? Tak. Ale boli cię jeszcze? Nie, ale dla bezpieczeństwa, żeby nie wisiał tak jak swego czasu wisiał. To byłeś jeden tylko palec? Tak, jeden palec, na szczęście jeden, no. No nieprzyjemni są, co tam z tyłu? Może ty jeszcze remontuj. No przynajmniej w swojej kolejce. Loża szyderska. Widzisz, ty coś znalazł, nie? Chodź, ale jak jodła się. No, jak jodła się siedzi spokojnie. Kolejarz w stróże. Czemu nie siedzisz z jodłą? Siedzimy sobie tutaj, no. Jak mamy możliwość, siedzimy... Osobno? Osobno. No tam się muszą cisnąć we dwóch, a ty jesteś sam. Dojdzie do takiego momentu, kiedy się też będą siedzieć same. Jakie są rzeczy wybrane, co będzie się wskazać? Tam jest jadła z tyłu. Ej, Kodzi, nie czujesz, ale masz mój GPS, nie mam. Tak? No, to nie no ma wyjęłaś, znaczy. Tam się ubierzesz, chłopiec mocny. Jakie to ma znaczenie? Ciepło mi tu już w tym uniformie. Nawijeć to, nawijeć. Właśnie, żeby nie było, nie, że się... Zawiązać tejpy, wiesz? To jest cała procedura, widzę, no. Panie Tymo. Cała procedura. I serio zawsze co? Prawy jest pierwszy? Nie. Mijasz sobie czasami? Tak, zależy jak. Zależy jak leży. Teraz poleżał. I nie rozwiązują się w trakcie gry? No właśnie, nie rozwiązują, bo te sznurówki nie są najlepszej jakości. No, ale... Jak nie są najlepsze jakości w takich butach? No tak, dobra. Trzeba to mocno ścisnąć, żeby to się nie rozwiązało, ale nie jest tak prosto, wiesz? A nie możesz wymienić coś sznurówek? Mogę, ale... Jakoś tak... No nie ma kiedy. No to znajdź ten czas, proszę. No może postaram się na obozie. Chociaż nie, bo nie znali chyba, że tureckie sznurówki. No kupimy tureckie, oryginalne. Nieoryginalne? Dolce Gabbana. Są takie? Takie ciało po prostu mieć i trzymać tą formę, Kuba. Jak to się robi, powiedzmy? Być z Tomkiem jogowcem w pokoju. Tomek cię trzyma krótko, tak? Nie pozwala ci podjadać? Tak. Ćwiczycie razem? Tak. Kuba, ale to jest niesamowite dla mnie. Ale tak powiedz, tak szczerze, no tak. Czy to jest jakaś dieta? Dieta cud. Nie, to nie jest dieta cud. No nie. Ciężka praca. Ciężka praca od najmłodszych lat. I ty zawsze tak miałeś? A jeśli chodzi o jedzenie? Też. No szyjem co... Nie bądźcie tacy sztuczni, kurwa. Ty, ale to naprawdę jest prawdziwy. On jest żywym przykładem, że można, po prostu... Można, no. Kuba, ja z dumą pokażę cię naszym telewidzom, którzy wiedzą jak wyglądasz w koszulce, ale bez koszulki. I tak samo wiedzą. Dobry. Dobrze. Co będziesz golił? Jeszcze brodę tylko podgolę trochę. Dobra. Na ile milimetrów? Na... Widzisz, to mnie zaskoczyłeś. A tu jest na 2, a tu jest na 1. Dobra. Ogolimy potem Tomka? Tak, ogolimy go. Ojoj, to ty śpisz, to ja ci nie chcę przeszkadzać. Nie ma co kręcić, nie? Ej, powiedział Kuba, że chrapiesz.
To są plotki, czy to prawda? Jak północy chrapa od samego rana, to teraz śpi. Ja bym był teraz, wiesz, z kimś, zaczekaj, z kim byłem? Z Szymańskim, jak byłem i miał 18 lat. To się nawiewało? Nie, no tak, tak samo zachowywał się. To powiedz. A ty masz 39. Ja taki kalafy byłem. Spałeś koszulce, jadły. No. 33? No i tak nie chodzę sobie cały czas. Śpię. A skąd ją wziąłeś w ogóle? No taka właśnie przymalała trochę, ale... nie wiem, no, niby jesteś taki przypakowany, to masz koszulka. Ale to jest... nie wiem jaka to jest. To jest numer 1. No tu jest numer 31. Tam 33, co jest? Wy pomieszali. Ciasteczka, co jadła wczoraj sobie podjadał jeszcze. Nie, nie, tego nie mam. Ani jednego ciasteczka nie zjadłem na tym obozie. Ani jednego. Jaki widok tu z naszego balkonu? Uwaga. Czy właśnie, pokaż mi. Tylko sprawdzę, czy nie masz niczego. Dobra. Nie ma nikogo? O, nawet nie wieje na razie, co? Nie ma tragedii. Wczoraj wiało, co? No, tam pan jakiś jeszcze kurzy. Na dole. Jeszcze będziemy tu przeszkadzać. Czujesz jak na wakacjach trochę, czy nie? Nie. Tylko widoki są może i na wakacjach. To jest coś jak całowanie się przez szybę. Tak. No coś w tym jest. Są, nic z tego nie ma. Rzeczach. Ty mi powiedziałeś. Mi powiedział Tomek. Prawda? Nie czujesz się jak na wakacjach, co? Nie, no nie ma wakacji. No wakacje... Ale nawet trochę, no jesteście w turystycznym miejscu. To... A co z tego, no Bartek, to jest ciężka robota, naprawdę mogą sobie ludzie myśleć, że przyjechali na wakacje, bo mają fajne widoki. Tak sobie myślą. Ale to jest praca, no to... Nie wiem, no nie będę tego komentował. Nie ma to nic wspólnego z wakacjami? Nie. Jeszcze musisz... Fajnie, możemy, ciężko na to pracujemy, na to wszystko... Nikt nam nic za darmo nie daje, no. Rok temu tak zapracowaliście, zrobiliście mistrza, nie? No tak, no i też nie przyszło to za darmo. Nie ma. Teraz nic za darmo nie dostaniesz. Dzisiaj nie. Czekaj, odłam, bo trzeba ustalić skład na dzisiejsze spotkanie. Dokładnie, kto ustala skład? Kuba. To się okaże, ale myślę, że wirtualny możemy my ustalić, nie? Jodła. Jodła by ustalał. Zawsze, ale ustalacie skład czasami sobie, tak? Chciałem, żebyś zareklamował obcą telewizję. Jaką telewizję? Konkurencyjną. TVP Sport polecam. No, o kurczę. Zrobiłeś tam wywiad, jak byłeś w Kamieniu? Tak. Fajny? Bardzo, teraz właśnie. Nie taki fajny jak oglądam. TV? Też fajny, myślę, że na podobnym, zbliżonym poziomie. A czy się, kto jest lepszy? To się okaże, bo jeszcze nie skończyłem. Muszę zobaczyć, jak to prowadzi redaktor, a jak prowadzi redaktor Otorowski. Porównam, ocenię, jutro dam odpowiedź. Ej, twój Kiemek chyba idzie, tak? Ten duży? Tak. Ten duży to od ciebie? Czas teraz na niego. Ja się go troszkę boję, wiesz? No on jest taki poszczególny. Jest groźny. Groźny, to takie serce ma gołębie, więc... Serce gołębie? A nie uderzy mnie? Jaki przeciut. Muchy by nie skrzywdziło to. Patrz, idzie. Zaraz mnie uderzy, a nie zabierze mi kamery? On? Patrz, nie zauważył nas. Nie zauważył. Bra. Nie idę z nim. Chwilę z nim. No, chwilę z nim pogadam. Mam zgodę. Nie, no. Dzień się już skończył. Tomek! Pokaż mi, co będziesz tylko robił szybko, wymyśl coś na szybko. Co będę robił? Tak. Tylko coś ciekawego. Zabieram. Co zabieram? Jedną rzecz. Aha. Co dzisiaj to robiłem? Aha, to jest twoja spowiedź. No, moja spowiedź. Nic się nie ukryje. Co dzisiaj robiłeś? I odnosisz? Odnoszę. On zabrał takie małe urządzenie i powiedział, że musi to iść za nich. No tak naprawdę to idzie jeszcze po ciastko jakieś, bo jest ta godzina, że wieczorem by sobie chętnie coś zjadł i to jest właśnie cały ten problem. Tak to działa. Tak to działa, chociaż teraz chyba nie wziął, bo jest kamera i troszeczkę się nie chcę przy kamerze tego. Ale myślę, że to ciasteczko gdzieś tam z kieszeni no wypadnie w swoim czasie, więc tylko wystarczy, że wyłączysz kamerę, to... Gdzie ty idziesz? To nie jest twój pokój. Idzie do maseru jeszcze. No to idę stąd. Wy się w ogóle lubicie, tak? Czy... A macie podobnego zainteresowania, czy nie? My? No. Wieczorami tak. A za dnia? Też.
też. Chyba nie mów za dużo, bo później będą wszyscy myśleć. Dokładnie. Jakie to zainteresowania mamy wieczorami. I przychodzi do naszego pokoju. Stary, właśnie mnie wkurzają, jak ludzie... Tomeczku, masz swoją kartę? Ma, bo ja pożyczę ją teraz. Zawsze z tymi kartami jest to, że jeden pamięta, drugi nie i potem drugi czeka. Ty, ludzie... Ja ludzie myślę za dwóch. O, patrz. Za siebie to jeszcze za Kubę muszę. Tak? Tak, gubi karty. Rozkojarzony jest. Serio? A to dopiero pierwszy dzień. Co będzie w drugi? Co będzie za tydzień? Czyli ty go zawsze pilnujesz? Będzie ostatni dzień. Ty go pilnujesz zawsze? Nie, to sobie żartuję. To jest twój pierwszy obóz z Kubą w pokoju? Jest okej. Okay. Drugi. A ty zawsze byłeś z Kubą? W kamieniu przecież był pierwszy. Ale nie, rok temu, pół roku temu to byłeś z kim zawsze? No, byłem zawsze z Maćkiem. Z jakim Maćkiem? A tu nikogo nie ma. Z Maćkiem? No nie ma, kurczę, myślę, że noga jest skazana na mnie, nie wyjdziesz stąd, Tomasz. Powiedz mi jedną rzecz. Ludzie, jak widzą twoją posturę, to się ciebie boją. A Kuba powiedział, że masz gołębie serce. Miałeś takie sytuacje, że idziesz sobie z ulicy... No i Kuba mnie dobrze zna, dlatego jesteśmy razem w pokoju. Dobrze mnie ocenił. Ty masz gołębie serce? No też czasami, no ja się zdenerwuję. Nie, ja sobie nie wyobrażę zdenerwowanego. Ruszam do przodu. Dostałeś czerwoną kartkę w ogóle? Tak. Nie. Za dwie żółte prędzej. Dwa razy w życiu? Raz, no. To gdzie idziemy teraz? Czyli chyba na tym skończę, tak mi się wydaje. No wydaje mi się, że dwa czerwone kartki w piaszcze raczej nie ma szans. Szukam maserów. Gdzie tak? Już byłem u ciebie, gdzie... Potrzebuję twojej pomocy. Zawsze. Coś tam porobimy, nie? A napisałeś się? Nie, ale ja coś jakiś tam innego. Rządzenie podłączymy. No tam poszedł na przegląd techniczny. No pójdę też za chwilę, tylko muszę obejrzeć, wiesz? Co musisz obejrzeć? No oglądam swój sławny wywiad. Ale o sobie wyglądasz wywiady. No cały czas, no to jest nowy, coś się pojawiło. Nie masz tak za siebie patrzeć. Ale ja nie patrzę, tylko po prostu chcę się zobaczyć, jak się wypowiadam, jak to jest przed kamerą. No nie tylko jest Piast TV, no jest dużo konkurencyjnych stacji, które też chcą rozmawiać. Jesteśmy zazdrośni. No to i na tym po prostu... Tego się trzymajmy, no musi być konkurencja, musi być rywalizacja, no, jak na boisku. Chciałem cię zapytać właśnie, kończąc o tę słuchawkę, którą mam, bo to wszyscy mają takie białe. Ja mam czarny telefon, to jest po prostu taki gadżet, który ja też idę z duchem czasu i też postanowiłem sobie takie coś sprawić z jednej strony, dostałem jako prezent, nie wnikajmy. Okej. Okay. Fajny? Polecasz? Polecam. Nie tylko do muzyki? Słucham? Nie tylko do muzyki, ale też do... Nie, do wszystkiego, więc, ale przydatny na pewno. Nie da się tego zgubić, bo widzę, że masz tylko jedno, chyba zgubiłeś drugie. Nie, drugi mam, ale nie lubię tak głośno słuchać, więc jak jest potrzeba, to i załączę drugi. Dobrze. To nie, przeszkadzam ci, widzimy się później. Okay. Dzięki. Aha, sparring. Jutro? No, sparring no będzie jest. Grał. A sparring jutro, czyli sparring Ludogorcem. Trudny drużyna? Każdy będzie trudny. To Ludogorec, czy... Najwięcej nagrania będzie całą z Kuba, Matuła. Kolejny twój fan idzie. To jest kolejny twój fan. Jaki masz medal? Złoty. Zaufaj. Złoty. Na pewno każdy sparing jest ważny i czy to będzie Ludogorec jutro, czy Zoria Ługańsk, czy inny zespół. W zeszłym roku 4 remisy, potem... Wszędzie będzie ciężko, ale no jest taki teraz okres, że no trzeba trenować, grać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, dziękuję. Do później. Będzie coś z tego Parzyszka, czy nie? Telewizji. Budget.
Będzie telewizji. Telewizji. Będzie telewizji. Będzie telewizji. Będzie telewizji. Będzie.